Otwieram 46. sesję Rady Miejskiej w Międzyrzeczu. Witam serdecznie przybyłych radnych, panią Agnieszkę Śnieg, zastępcę burmistrza, panią Anię Sawkę, sekretarz gminy, panią Kamilę Anię Uszymańską, skarbnika, przepraszam, nie ma, kierowników wydziału obecnych na sali oraz pozostałe osoby przybyły na posiedzenie Rady Miejskiej. Na podstawie wyniku przeliczenia radnych obecnych na sali stwierdzam, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować, podejmować prawomocne uchwały. Informuję, że sesja została zwołana w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek grupy radnych. Czy ktoś z państwa pragnie złożyć wniosek w sprawie zmiany porządku obrad? Zaznaczam, że zmiana porządku obrad zwołana w trybie artykułu 20 ust. 3 wymaga zgody wnioskodawcy. Proszę pani wiceburmistrz. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, bardzo proszę o poszerzenie porządku obrad o dwie uchwały, już mówię jakie. Pierwsza w sprawie przyjęcia od województwa, w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz. Druga uchwała w sprawie przyjęcia od województwa lubuskiego części zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz. Dziękuję bardzo. Czy są inne propozycje? Nie widzę. Wobec braku innych propozycji zmiany proszę radnych podpisanych pod wnioskiem o zwołanie sesji o wyrażenie zgody na zmianę porządku obrad. I tak, czy pan radny Leszek Kołodziejczak wyraża zgodę? Wyrażam. Maria Kijak, wyrażam zgodę. Czy radny Arkadiusz Madzelan wyraża zgodę? Wyrażam. Czy pan radny Kaczmarek Józef? Wyrażam. Dziękuję bardzo. Pan radny Jerzy Gardela? Wyrażam. Pan Rafał Kozdra? Tak. Pan Andrzej Chmielewski? Dziękuję bardzo. Wobec wyrażenia zgody na poszerzenie porządku obrad proponuję wprowadzenie punktu 2a porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz. I punkt 2b porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od województwa lubuskiego części zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem zaproponowanych zmian? Dziękuję. Kto jest? Liczy. Chciałam z drugiej strony zacząć. Ale wszyscy są, tak? Stwierdzam, że 18 głosami za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących Rada przyjęła zmianę porządku obrad 46. sesji. Przystępujemy zatem do realizacji porządku obrad. Punkt drugi porządku obrad. Podjęcie oświadczenia Rady Miejskiej Międzyrzeczu w sprawie pomników upamiętniających zdarzenia historyczne. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos? Ja w tej sprawie chciałabym, robiliśmy wszystko to bardzo szybko i może sam tytuł chciałabym zmienić, jeżeli państwo wyrazicie na to zgodę, i chciałabym w tytule zmienić tak, zamiast podjęcie oświadczenia Rady Miejskiej w sprawie pomników upamiętniających zdarzenia historyczne zapisać w sprawie obiektów upamiętniających wydarzenia historyczne. Czy taka poprawka jest możliwa z państwa strony? Czy kto z państwa jest za? Jest poprawna zgodnie ze słownikiem języka polskiego. Proszę? Jedna i druga jest poprawna zgodnie ze słownikiem języka polskiego, ale to jest kwestia.
Państwa decyzji. Jeszcze raz przeczytać, którą proponuję wprowadzić. W sprawie obiektów, nie pomników, tylko obiektów, bo jest tylko jeden pomnik, resztę są to kamienie. Obiektów upamiętniających wydarzenia historyczne, a nie zdarzenia historyczne. Kto jest za wprowadzeniem takiej poprawki? Dziękuję bardzo. Przystępujemy w takiej... Proszę bardzo, pan radny chciałby zabrać głos. Panie przewodniczący, ja chciałbym tu jeszcze w punkcie trzecim też ewentualnie dokonać poprawki. Tutaj jest zapis, tablica pamiątkowa położona przy drodze powiatowej z Kaławy do Wysokiej. Można by było zapisać tablica pamiątkowa położona przy drodze powiatowej w Pniewie na działce numer ewidencyjny. Proszę. Po prostu nie z Kaławy do Wysokiej tak przy drodze, tylko typowo centralnie jest no, to... No ale jest określona działka numer 370. Tak jest, ale jest sam zapis, że to jest w Pniewie. Bardziej precyzyjny zapis będzie. Tym bardziej, że w Pniewie jest muzeum, także uważam, że to jest właściwe by było, żeby ale był zapis w Pniewie. W dalszym zapisie, w zapisie piszemy, że to jest przy muzeum. Proszę bardzo, pani, czy pan mecenas w tym momencie zabierze głos, czy pani Dorota? Proszę? Tak. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, jedna i druga nazwa by była poprawna. Ja rozumiem chyba intencje, domyślam się intencje pana radnego. Czy to będzie w Pniewie, na działce, czy to będzie... To myślę, że... Z Kaławy do Wysokiej. To myślę, że już jest chyba od państwa, że tak powiem, woli zależy, czy będzie ta poprawka, czy nie. Pewnie panu bardziej chodzi o wypromowanie nazwy miejscowości. Tak myślę, że... Muzeum jest w Pniewie i muzeum jest w Pniewie, także... Pamiątkowa przy drodze. Nie, tu jest. Przy drodze. Już od państwa uznania. Czy w takim bądź razie jest taka propozycja? Na wniosek pana Skoczylasa. Tablica pamiątkowa w Pniewie położona przy drodze. I dalszy ciąg jest na tylko tu w Pniewie. Może nie, tak by... tablica pamiątkowa położona przy drodze powiatowej w Pniewie na działce numer ewidencyjny taki i taki. Przy drodze powiatowej numer. Dalej jest numer działki. Dalej jest numer działki. Kto jest za wprowadzeniem takiej poprawki? Jeszcze raz poproszę. Tablica pamiątkowa położona... przy drodze powiatowej przy drodze, w Pniewie, na działce numer ewidencyjnej 370. Bez określenia z Kaławy do Wysokiej. Tak jest. Kto jest za taką poprawką? Proszę bardzo. 18, tak? Przy drodze powiatowej. Nie wiem. Czy inne są jakieś pytania, czy propozycje? Nikt się nie zgłasza, tak? W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały wraz z wprowadzonymi poprawkami? To jest uchwała czy oświadczenie? Przepraszam. Kto z państwa radnych jest za podjęciem oświadczenia wraz z wniesionymi poprawkami? 18 za. Stwierdzam, że 18 głosami za przebrakło głosów przeciwnych i wstrzymujących oświadczenie zostało podjęte. Przystępujemy do punktu 2a porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz. Proszę panią burmistrz o przedstawienie projektu tej uchwały.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, poproszę o omówienie tej pierwszej uchwały panią Dorotę Lambrych, natomiast drugą uchwałę, na którą państwo będziecie podejmować decyzję i procedować, omówi mecenas. Proszę państwa, tutaj była prośba ode mnie do pani przewodniczącej i od pani burmistrz, abyśmy mogli dzisiaj uchwalić ten program. Jest to podyktowane tym, iż bardzo dużo wniosków o sterylizację i kastrację kotów wpłynęło również w tamtym roku, które już nie mogły być zrealizowane z uwagi na wyczerpanie budżetu. W tym roku mamy tych wniosków bardzo dużo, codziennie nawet wpływają po 2-3 wnioski, więc jest ich około już 30. Sami państwo wiecie, że już jest taki okres, kiedy no już koty zaczynają marcować i też na prośbę mieszkańców tutaj, którzy przychodzą i proszą, żeby w miarę możliwości było szybkie te skierowania, poprosiłam tutaj o przyjęcie tego programu na dzisiejszej sesji. Program, tak jak państwo zauważyliście, nie różni się oprócz tutaj kwotowo, tak jak w tamtym roku czy w latach poprzednich. Dodane tu jest jeszcze kwestia możliwości zlecenia zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie stowarzyszeniu, które złoży nam ofertę na chipowanie i akcję edukacyjną psów z terenów wiejskich. Jeśli taka oferta wpłynie od stowarzyszenia, to też taka akcja dodatkowa w tym roku byłaby przeprowadzana na sołectwach. Kwoty, tak jak państwo macie, są rozdysponowane na ten rok, bazując na wydatkach, jakie zostały poniesione w roku poprzednim. Przepraszam, czy te kwoty wszystkie są, te koszty wszystkie są ujęte, rozumiem, w budżecie, tak? Bo tak, nie tak. Sprawdzałam. Tak, są ujęte, tak? Tak. Dlatego no, bez państwa akceptacji nie mogę tutaj ruszyć. Czy są z państwa strony pytania w tej sprawie? Proszę bardzo, pan radny Kaczmarek. Pani przewodnicząca, ja mam jedno pytanie krótkie, bo tych pieniędzy tutaj widzę, jeśli chodzi o sterylizację kotów, to jest 8 tysięcy, tak? Jak, kto będzie decydował, czy to kolejność wpływu wniosków do GMI? O tym decyduje, kto będzie skorzystać? Kolejność wniosków, które wpływają na bieżąco, są te wnioski. Wydawane są karty do gabinetu weterynaryjnego i są na bieżąco realizowane. A proszę panią, czy w ubiegłym roku mieliśmy większą kwotę środków? Tak, dlatego zostały te środki wyczerpane w miesiącu grudniu i wnioski, które wpływały jeszcze później, czekają tak naprawdę na realizację. Była odpowiedź, że po przyjęciu programu w tym roku zostaną te wnioski zrealizowane dopiero. No to jeżeli w ubiegłym roku zabrakło pieniędzy, a w tym roku mamy mniejszą kwotę, to jakoś trudno to pojąć i zrozumieć. Powiem tak, no przyjmujemy, że w roku wcześniejszym, 2016, tak naprawdę te pieniądze starczyły. Nie jestem w stanie ocenić, czy pójdzie 8 tysięcy, czy 8,5 tysiąca, tak? Więc zakładam, że te 8 tysięcy w tym roku nam starczy, z uwagi na to, że sukcesywnie co roku ta akcja jest przeprowadzana. Po prostu jest mniej wniosków. No rozumiem. No, znaczy w ubiegłym roku było więcej w takim razie. Ale rok wcześniej te pieniądze zostały wydatkowane w całości i te pieniądze starczyły. No akurat tego nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć. I drugie pytanie mamy, proszę panią, takie. Jakby pani mogła przekazać korzyści z tego, że mamy tutaj to schronisko dla psów i kotów koło Międzyrzecza, dla gminy Międzyrzecz, dla mieszkańców. Jaki? Schronisko jest dla psów w miejscowości Nietoperek. Kotów tam nie mamy, koty jeśli są, tylko psy. Jeśli koty jakieś są chore albo po wypadku, są w domu kota, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie Pani Agnieszki Czaczkowskiej, Zwierzaki Nieczyje. Tutaj przy rynku jest pomieszczenie, które zostało zaadaptowane, które stowarzyszenie dzierżawi od ZPL-u i na dzień dzisiejszy jest 18 kotów. Dziękuję.
za udzielenie odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? No tak. Znaczy to, co chciałam tutaj jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o STW, przepraszam, tutaj Pani Burzyńska odpowiada. Odkąd mamy schronisko, sytuacja reakcji na zwierzę, jeśli jest akcja dotycząca zabrania zwierzęcia, jest o wiele szybsza, tak? To jest kwestia 15 minut, kiedy wyjeżdża ktoś z terenu Międzyrzecza i pies powypadkowy, tak, jest zabierany od razu. Kiedyś, typu, jak nie było tego schroniska, ja czekałam czasami przy psie 2 godziny. Rozumiem, no fajnie. A jakby tak pani miała powiedzieć, finansowo to gmina coś skorzystała na tym, czy nie? Na pewno są te koszty, koszty nie wzrastają, nawet oferty były mniejsze z uwagi na to składane przez firmę, która prowadzi schronisko, więc te ceny nam nie rosną. Jeśli chodzi o pobyt psa, ogólnie nam rośnie liczba psów. Smutne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Stwierdzam, że 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, uchwała została podjęta. Punkt 2b porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od województwa lubuskiego części zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz. Proszę panią burmistrz o przedstawienie uchwały. A, pan mecenas, proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, jak pamiętacie państwo, na poprzedniej sesji była podjęta uchwała o pomocy dla województwa lubuskiego. I tam przeznaczaliśmy 40 bodajże tysięcy złotych na utrzymanie zieleni w pasie drogi wojewódzkiej, która przecina miasto. To jest rzecz, która się powtarza już od wielu lat i ta pomoc ciągle była. Jest to pomoc, była to pomoc rzeczowa. Jest to pomoc rzeczowa, która polegała właśnie na tym, że gmina zlecała utrzymanie tej zieleni. W tym roku Zarząd Dróg Wojewódzkich jakby złożył nam propozycję inną, żeby nie robić tego w formie pomocy rzeczowej, tylko żeby przejąć część tego zadania i po prostu zmienia się tutaj formuła prawna. Zamiast uchwały i umowy użyczenia i my potem utrzymujemy tą drogę, proponują podjąć uchwałę i zawrzeć porozumienie, gdzie gmina by w tym roku utrzymywała, czyli nic by się nie zmieniło rzeczowo, finansowo, zmieniłaby się natomiast formuła prawna, pod którą byśmy to wykonywali. Tam nie pamiętam teraz dokładnie kiedy, ale w ustawie o drogach publicznych zmienił się artykuł 19, bodajże ustęp 4, który mówił o możliwościach finansowania również dróg innych, dróg publicznych innych podmiotów. Ta formuła przejęcia utrzymania tych dróg funkcjonuje też w innych gminach, więc tak zaproponowali, jeśli Państwo zaakceptujecie, nie zmienia się kwota, nie zmienia się zakres, zmienia się tylko formuła. Ten projekt przewiduje jednocześnie uchylenie tej uchwały o pomocy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych? Proszę bardzo, pan radny Toczyński. Ja mam pytanie do pana mecenasa. Ta droga to jest droga wojewódzka i swego czasu pamiętam, że województwo utrzymywało w czystości tą drogę i dotyczące właśnie zakresu zieleni i utrzymania czystości. Bodajże pamiętam kwotę, to była kwota około 5 tysięcy złotych. To była śmieszna kwota, dlatego burmistrz podjął decyzję, żeby wspomóc województwo kwotą aż 40 tysięcy, w zeszłym roku chyba 30 tysięcy było. Ja mam tylko takie pytanie, że my przejmiemy tą drogę, to jest bardzo dobrze, to jest bardzo dobra wiadomość, że my będziemy tutaj tą drogę zamiatać, sprzątać i utrzymywać w czystości, tylko czy województwo tą kwotę w wysokości 5 tysięcy złotych przekaże dla gminy, którą ma na utrzymanie, jak zawsze to wyglądało, jak zawsze to było. Czy ta kwota zostanie przelana na konto gminy? Takie pytanie do pana mecenasa. Dziękuję, proszę bardzo.
Proszę Państwa, tutaj chcę sprostować, bo Pan Radny chyba nie zrozumiał dokładnie. Chodzi tylko o pas zieleni. Nie chodzi o jezdnie, o chodniki. To dalej pozostaje w utrzymaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich. My tylko zielenią się zajmujemy i ten pas zieleni, on jest również, wiadomo, zaśmiecany, więc również tamtą czystość utrzymujemy. Zbieranie papierków i różnych innych rzeczy, które no, ludzie wyrzucają, więc to do nas należy. Natomiast województwo, Zarząd Dróg Wojewódzkich jakby deklaruje wtedy może częstsze sprzątanie jezdni, no i chodników. To w związku z tym, że nie muszą wydawać pieniędzy na zieleń, mogą tam troszeczkę więcej wydać. Panie mecenasie, dobrze, jest... rozumiem, dziękuję. No, może faktycznie nie zrozumiałem, bo to dostaliśmy tą uchwałę dopiero 5 minut temu, ale takie mam pytanie do pana mecenasa. Co stoi na przeszkodzie, żeby właśnie gmina Międzyrzecz utrzymywała tą drogę i nie przekazywała tych 40 tysięcy dla województwa i żebyśmy tą drogę utrzymywali sami? Co stoi na przeszkodzie? No ale my nie przekazujemy, panie radny, proszę pan mecenas, proszę bardzo. Znaczy, chciałem właśnie powiedzieć, że po zawarcie porozumienia, jeżeli państwo podejmiecie taką uchwałę, to w ślad za tym pan burmistrz zawrze porozumienie z województwem na przejęcie części tego zadania. My nie będziemy przekazywać do województwa żadnych pieniędzy. Po prostu my będziemy zlecać, tak jak do tej pory, utrzymanie tej zieleni w pasie drogi wojewódzkiej. Nic się nie zmieni rzeczowo, finansowo, natomiast zmieni się formuła, pod jaką będziemy działać na tej drodze, w tym pasie zieleni. Czy jeszcze coś, panie radny, proszę? Panie mecenasie, ja może pan powiedzieć, ten pas zieleni to jest na naszym odcinku odkąd dokąd, może tak. W granicach miasta. Tylko w granicach miasta. Tylko w granicach miasta. Nic więcej. Ponieważ, no, jak pamiętacie państwo, radni, którzy są już nie jedną kadencję, mają tą wiedzę, że nieraz były narzekania, że drogi gminne, poboczne, mniej ważne, one były w lepszym stanie, lepiej utrzymane niż ta, powiedzmy, no, główna droga, jaką jest droga wojewódzka. Która idzie przez centrum miasta. Ale w takim razie, panie mecenasie, przy cmentarzu, to chyba nie są granice miasta, a tam najbardziej żeśmy zawsze mówili, że ta trawa to miała 1,5 metra, wyjeżdżało się, nie było widać, czy jedzie samochód z jednej, czy z drugiej strony. No to teraz nie wiem, granice miasta przy cmentarzu to chyba nie są już granice miasta. Nie, to już nie są granice miasta. Ale wiem, że tam trawę kosimy. Być może w związku z utrzymywaniem tego pola. No to właśnie chciałbym dokładnie, skąd dokąd? To znaczy granica miasta, to teraz mnie pan pyta właściwie o granicę miasta. Ja przyznam się państwu, że dokładnie nie wiem, gdzie ta granica miasta przebiega. I gdybym miał powiedzieć o drodze wojewódzkiej. Ona wiem, że sięgała do Eski dzisiejszej, bo jeszcze była dyskusja tutaj kiedyś na sesji, czy Jagiellnik włączyć do miasta, prawda? Jagiellnik już nie jest objęty. To jest do Eski. Ale to już jest, to nie ta droga. Nie? No. To nie ta droga. Także do Eski z tamtej strony zachodniej, a ze wschodniej to pewnie będzie Poznańska i w jakim momencie ona mniej więcej na wysokości Obrzyc. Na wysokości Obrzyc. A panie mecenasie, nie idzie tego w jakimś krótkim czasie ustalić, żebyśmy wiedzieli? Dokładnie, gdzie te granice miasta są? No bo to może 5 minut przerwy, czyli jeżeli to... Chodzi mi, czy wchodzi ten pas zieleni właśnie przed cmentarzem od strony Międzyrzecza. Nie wchodzi, bo pas przed cmentarzem nie jest w granicach państwa miasta. Przecież wyraźnie jest mowa. Tutaj, to już jest Jagiellnik, Święty Wojciech. Podpowiadają mi tutaj państwo z tyłu, że to jest od granicy do granicy, od tablic do tablicy. No, a to mniej więcej na wysokości wjazdu do Obrzyc, może kawałeczek dalej, jest tablica informacyjna. Tak. To w takim razie mam pytanie, czy gmina Międzyrzecz nie kosiła przez ostatnie parę lat trawy właśnie przed cmentarzem? Bo ja wiem, że kosiła. To teraz jakie pieniędzy żeśmy kosili? Przepraszam, ale mówi pan radny przed cmentarzem komunalnym, rozumiem, tak? Tam wiem, że jest to pole, które robi za parking. A to co innego? Nie chodzi o
trawę. Były w poprzedniej kadencji i później, żeśmy się zawsze sprzeczali, kto tam ma kosić i wiem, że my żeśmy to robili. To z jakich pieniędzy? Bo ja myślałem, że to teraz, to co dzisiaj podejmujemy tą uchwałę, to właśnie między innymi chodzi o ten pas zieleni. Bo najwięcej żeśmy tam narzekali zawsze, że jest niewykoszona trawa. Panie radny, może my skończmy dzisiaj tą dyskusję. Mamy uchwałę, która mówi o granicach miasta, a to jest poza granicami miasta i mecenas nie musi wiedzieć, z jakich pieniędzy jest koszona trawa przy cmentarzu. Więc myślę, jest prośba do pani burmistrz, proszę zapisać i na następnej albo komisji komunalnej, albo ewentualnie może najlepiej na sesji przedstawić, kto i z jakich pieniędzy kosi, wykasza pas drogowy od granic miasta do cmentarza komunalnego. O to chodzi, tak? I myślę, że wtedy będzie przedstawione, bo w uchwale mamy wyraźnie w granicach miasta. Tak, myślę, że ten pani temat... przewodnicząca, proszę. Bo tutaj padło pytanie w poprzedniej kadencji. Ja nie wiem w poprzedniej kadencji, za jakie pieniądze kosił poprzedni burmistrz, pan Dubicki. Ja wiem, za jakie pieniądze są koszone teraz wszystkie nasze pasy. To, co należy do gminy, to, co możemy zrobić, robi gmina. To, co robi powiat, zawsze interweniujemy, prosimy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o wykoszenie swoich części. To, co ma robić województwo, robi województwo, Zarząd Dróg Wojewódzkich. Czyli pani burmistrz, jest pani pewna, że my nie wydawaliśmy... Sprawdzę to dla pana. No to bardzo bym w poprzedniej prosił. Kadencji, rozumiem, tak? Nie. W tej też, poprzedniej i w tej kadencji. W tej kadencji to mogę panu powiedzieć, że osobiście podpisywałam pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o wykoszenie poszczególnych pasów, które należą do nich. Akurat czy dotyczy to tego odcinka, sprawdzę i panu powiem. Nie ma problemu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Stwierdzam, że 18 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, uchwała została podjęta. Punkt 3 porządku obrad, zamknięcie obrad sesji. Wobec zrealizowania porządku obrad zamykam 46. sesję Rady Miejskiej w Międzyrzeczu i dziękuję bardzo. Państwo radni, dostaliście dodatkowo informacje o planach pracy komisji i sesji na marzec. Zostało to z przyczyn technicznych zmienione. Przede wszystkim dlatego, że weszła nowa ustawa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków. I pan Puchan musi przedstawić do 21 uchwałę o modernizacji i remontach wodociągowych. W związku z tym taką uchwałę musimy podjąć, dlatego to zostało zmienione. Dziękuję bardzo, bo i tak mnie nikt nie słucha. A potem...